Marszałku, panowie premierzy, Wysoka Izbo. Kieruję pytanie do posła wnioskodawcy. Czy ta ustawa liberalizuje, czy normalizuje dostęp do broni palnej w Polsce? Jakie grupy zawodowe i społeczne dziś dysponują monopolem na posiadanie broni palnej? I dlaczego to są postkomuniści? Czy dziś można, to co wspominał poseł Kobyliński, za 1000 zł na popularnym portalu internetowym kupić broń czarnoprochową w pełni legalnie? Czy z takiej broni, to co wspomniał poseł Kobyliński, można spowodować krzywdę? I czy to ma miejsce dzisiaj na skalę masową? Proszę o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję.